tego chłopa tam. O kurwa, dawaj. Wow. Wszystko okej? Okay? Wow, ale crack boy. Co ty czpałeś, mordziu? Chcę więcej tego. O, oh, what the fuck? What the fuck? Oh shit. Ja pierdolę. Stary, jeszcze dzisiaj kupował kajzerki, kurwa, ten chłop koło mnie. Fuck! Komisarz Rex, komisarz Charlie i komisarz Chaplin goni go całe, można powiedzieć, topowe podziemie policyjne! O kurwa! Trzymuj się! Ale ja pierdolę! O kurwa, życie, życie, patrzcie, rozpierdolę! Chains don't need no grease, no oil, stains don't need no scratch. Big old AK and my brief is beat to clean. O kurwa, dwóch chłopa rozjebanych. Wow! Holy Kremlin boy! Wow! Siemano! Szefu wymienił skutery na motocykle? Nie, to mój motor jest. Wow. Ktoś mi przystawił, nie wiem dlaczego tu w tym krzaki. Nie zła bryka, powiem ci, bracie. Ty słuchaj, jest szefu na stacji? Jest, ale tu przypał generalnie. Ty jest, bo ty raperzyna jesteś, nie? No pewnie. A pewnie, że takie raperzyny to pewnie w kurwę zioła palicie, co? Ha? To może tak zapytam. Co się pali, wiadomo. Nie? Masz jakiegoś dostawcę dobrego, ogarniętego chłopa, co by załatwił większą ilość? Wiesz, o co chodzi? Kurde, no musiałbym się tego popytać, no. Ale popytać tak od kopa to nie mam, no mogę od tych kolegów, co kupuję zawsze palenie na imprezki, to mogę się zapytać, czy mają coś więcej. No, tak byś zapytał, że jakaś większa ilość, to byłoby elegancko, dobra. Wiesz. Ty masz mój numer telefonu, jak coś? Nie, właśnie. To teraz masz. 421 15 1, kurwa, 421 1554, mordzia. Jasne, zapisane. Jak będziesz coś wiedział o jakiejś większej ilości, dawaj mi znaka, tylko dobry skun, kurwa, żadna lipa, kumasz, o co chodzi? Żebyś mnie nie wjebał w jakieś, kurwa, totalne jasne. Gówno, kumasz? Dobra, trzymaj się. Nie, no wiadomo. Yeah. Oh yeah, czas trochę porozwozić, kurwa, niezłego kurczoka. Siemano, szefo. What's poppin', boy? Co? Gdzieś tu przyjechał psy. Jak to przyjechały tu psy? Ale no to trudno, przecież ty po kurczaka, kurwa, panikujesz, że to poszukiwany, kurwa, nie, jesteś? Nie, tu była zadyma, zamknięty był cały sklep. A jaka była zadyma? Wariat z łopatą. Wariat z łopatą stał tutaj, kurwa, wariat z łopatą, coś kojarzę. I co, zawinęli go? Nie wiem, kazali mi odejść. Co ty pieprzysz? Dobra, jadę rozwozić kurczaki, a ty nie możesz takie obsrany, kurwa. Pewnie. Pamiętaj o dragach, odzywaj się, jak będziesz od dobrego skuna. Essa! Siema, ja bez. Proszę bardzo. O! Co? Jest jedna opcja. Jaka? O tym, co rozmawialiśmy, tylko że, kurde, chyba cena nie jest jakaś dobra, bo, no, proszę spojrzeć na mnie, jak wyglądam, nikt mi nie da w dobrej cenie, ale $80 za sztukę, 50 wow. za 4 tysiące, by gościu sprzedał. Kurwa, dużo, strasznie. Dużo. A gdzie jest ten chłopak? Kontakt do niego, miałeś do mnie dzwonić. Mogę, no bo dosłownie przed chwilą z nim gadałem, mogę podać numer, może... No może to jest pies, kurwa. Ty możesz, możesz się z nim ustawić gdzieś, stary, powiedz, że masz, kurwa, kupca i tak dalej, nie? Może to być jakaś pierdolona wypucha. Nie, typu, no widziałem się z nim. Dobra, to zwoń się z nim i powiedz, żeby za 5 minut był pod Lucky Plaka, da radę? Dobra. Albo zadzwoń do mnie, umów go pod Lucky Plaka i powiedz, kiedy będzie, ja tam podjadę, będę czekał. W kontakcie. Dobra, nie ma problemu. Merci beaucoup. Ja już ciebie dzisiaj byłem. Fanatyk amerykańskich kurczaków. Dobra, czas na przerwę śniadaniową. Jedę tylko po wypłatę. $150 zarobione. Trzeba zajebać śniadanko. Znaczy w sumie śniadanko? Kurwa, kolację, 19:21. Ciekawe, czy Skinny Pete ogarnie to. I ten chłop tu załatwi mi palenie. O, lipcia. O, Sprank and Puszka. To mi się podoba. No, przyjechał kasztan. Ciekawe, czy ogarnie tego dealera. A jak nie, to na klatówę podjadę, tam popytam. Może ktoś hoduje to. Albo sam to wyhoduje, ty. Właśnie jedzie. Jedzie, świetna informacja. Tak. Pan Boczek, czy jakoś tak... mówi, że może tego, negocjować. No to chodzi, prawdziwi handlarze negocjują.
Tak, tylko że ja po prostu się nie znam. Ja sobie wiadomo, poradzę. No, spokojnie, Milky Birky Way. Wow, zobacz tego chłopa tam. O kurwa, dawaj. Wow. Wszystko okej? Okay? Wow, ale crack boy. Trzymana. Co ty ćpałeś, mordziu? Chcę więcej tego. Wszystko ki... Kurwa, to jest jakiś raper. Jakiś kurwa future pierdolony. Ty też jakieś wersy rzucasz, mordziu? No jaka, bez problemu. Ty, byku, wiesz, gdzie można schować jakieś zioło? Stary, nie wiem, ale ostatnio słyszałem o jakimś fiflaku. Fiflak? No, gadali coś na tym. Co ty pierdolisz? Na tych blokowiskach w centrum. Na blokowiskach w centrum? Wszystko ogarnie. O fiflaku, fiflak, który załatwia wszystko, kurwa. Czekaj. Nikogo nie ma? Dobra, słuchaj, a widziałeś tego fiflaka? Jaki kurwa, jak on wygląda? Stary, on ma takie blond włosy jak ziomek i brodę. Jakie? No. I co jeszcze ma? Czerwone buty. Pierdolisz. I czerwoną koszulę. Dobra, no serio, stary. To wiem, o czerwone buty, czerwone koszulę, chyba kojarzę. Dobra, dzięki wielkie, łapiemy się na łączach. Z jakimś młodziakiem zawsze lata. Lata z młodziakiem. Młodziak zawsze gada za niego. Gość się w ogóle nie odzywa. Pierdolisz! No serio, fiflak, który się w ogóle nie odzywa. I wszystko ogarnia, to jest w ogóle hit, nie? Kurwa, stary, dobrze, dzięki za takie info, to mi się przyda. To jest twój śmietnik, mordziu? Nie. Świetnie, w takim razie zagrupuję go. Kołuj tego kurwa gangstera od jarania, bo muszę zakupić sporo zioła. Już jesteśmy na miejscu. Zaproś go do mojego biura tutaj. Kurwa, to nie fiflak. Szkoda. To prezes naszej Dzień dobry. Fundacji. Dobry. Witam serdecznie. Słuchaj, mój Giermek, asystent do spraw sprzedaży, kontaktował się z panem. Nasza filia poszukuje dostawcy, producentów, nie, dobrego stok. Kopca, wiesz, dobrego skórzu, coś dobrego do palenia. Słuchaj, dobrego skórza, dobrego ćmika, chodzi mi, no wiesz, o jaranie, w dobrej ilości, w dobrej cenie, ponieważ, słuchaj, możemy się dogadać tak, ja nie mam za dużo kasy, ale możemy dogadać się tak, że ja wezmę w kredens od ciebie, czy nie w kredens, zapłacę ci, fajną cenę mi dasz, a ja będę zawsze tylko brał od ciebie, będziesz miał, no normalnie upust, zawsze, to się spust. No, w sumie możemy się tak dogadać, ale chcecie 50 woreczków, tak? Tego chyba. No, na przykład 50 woreczków, ile by to kosztowało, proszę pana, ile by za sztukę wyszło? Bo wiesz, sztuka lata, kurwa, tak, niech się zastanowię, no. Ostatnio po 120, nie? No to jakby tak za 60 byłaby sztuczka od pana, to ja odbiorę od chłopa i biorę zawsze od ciebie, kurwa, i jesteśmy, kurwa, wiesz, fest dogadani, kumple, fest, nie? Pokaż dupkę. Nie, 60 to trochę za mało na tym zarobię, proponuję 70. No mordziu, no nie daj się gili, kurwa, przekonywać, brachu, no, 65. Dobra, zacznijmy od 70, Zobaczymy, jak to dalej... I ja to szybko pierdolę i zobaczysz, nie? Jasne. Zobaczymy, tylko czekaj, obliczenie to będzie. Czego? 3500. Ile? 3500. 3500, no to słuchaj, mogę przywieźć kasę tutaj, możemy tutaj dokonać wielkiej wymiany, co ty na to? No wiesz, 50... Kurwa, zioła to trochę jest dużo, nie? To gdzie podjechać? Podjedziemy razem w jedno miejsce. Tam muszę po pieniądze jechać, wiesz, no... Wiesz, podjedziemy na wielkie miejsce, ty mnie zawieziesz, kurwa... jakiegoś, kurwa, getta i mnie odjebiesz, ty, halo? Nie, no spokojnie, ja w ogóle jestem z getta, stać, spokojnie. Ty, ja mogę ci zaufać, jak się nazywasz? Boczek jestem, George. Kurwa, jak jesteś Boczek, to kurwa, jesteś Funkiel, Wamfel, kurwa, i się kompulujemy. A, jaka dziewka się pisiałko. Dobra, słuchaj, muszę skoczyć po kasę, w takim razie się łapiemy. Kocury, bambury, kurwa, kosy, mama, kabanosy. No dobra. Słuchajcie, a jaki, czy ja bym 20 jeszcze do tego dorzucił sobie bym wziął 20. Tak, o, żeby ten, na imprezki. No dobra, okej, no to ogarniemy na miejscu od razu. Dobra, no to ja jedę po kasę i... to gdzie mamy podjechać w takim razie? Czy mam jechać z tobą? Wiesz co, a jesteś furką? Znaczy nie jestem, ale wiesz, lewa fura. Może podejdźmy od razu razem do banku i... Dobra, tylko ja nie mam fury, wiesz, akurat moje carry, bo a jest u mechanika, wymieniam zwieracze. Znaczy się... Nieważne. Dobra, no dawajcie ze mną. Jaka? Oj, kurwa. O, ostrożny jak zawsze. O kurwa, psy tutaj były. Ja pierdolę, to nie wyglądało podejrzanie, się tak kurwa wychylama za nami psiarnia. Ja wiesz, kurwa, nie jestem stąd, jestem w Senegalu, kurwa. Mój kuzyn, kurwa, grał kiedyś z Emanuelem, kurwa, Eto, na treningach.
na innym boisku biegali. Siatka agentów? Kurwa! Ja zauważyłem ostatnio, bo kurwa jeżdżą po cywilu ciągle. Trzeba dali chyba. No kurwy policyjne są, obserwują nas. Wydaje mi się, że on mnie obserwuje kurwa od już dłuższego czasu. Ty, on nas obserwuje kurwa, czemu tak kurwa stoisz? Dobrze pani kręci, czyli na Grow Street, jasne, już jedziemy, to w drugą stronę będzie. Wydaje mi się, że on nas obserwuje jebany, już kilka razy widziałem ten fur, to jest... Ale świnia, poczekaj, noż, kurwa. Dobra, jedź, biznesy ważniejsze. Bo wiesz o co chodzi, oni szukają emigrantów. A dostali info, że kilku Senegalczyków dostało się przez granicę. Panioczku. O kurwa. O, hardkorowo było, ja pierdolę. Po takim klocku to ja pierdolę. Ach, ja jebie. Pierdolony żardziec z pierdolonego Lucky Plaka. Wam? Co tam się dzieje? Nic, nic, a. Może podrzucić gdzieś? Nie, dziękuję, dziękuję. Kurwa mać. Jestem, opaki. Musiałem dłuższy przelew zrobić. Pewne aktualizacje bankowe. To mówisz, Boczek? Jedziemy do ciebie, tak? Tak, jedziemy moje skromne progi. Oh yeah. Mam nadzieję, że nie skończy to nie jest getto? Nie, to nie jest getto. To jest pierwszy. Okay. Vespucci. O! Vespucci, gdzie to jest? Vespucci Beach. Przy plaży. To na kanalsach pan mieszka? Nie, no przy plaży, Vespucci Beach. A, jeszcze bliżej. A powiedz mi, Boczek, ty oprócz jaranka coś jeszcze możesz ogarnąć? A mogę ogarnąć, jeżeli jest taka potrzeba. Słuchaj, no widzisz, no ja mówię, ja mam różnych klientów, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, firmy, więc i jaranie, i też twardsze rzeczy, abyś mógł mi skołować, to byłbym, no, skłonny zapłacić co wicie. Nie, stary, kurwa, w twardsze narkotyki się nie bawię, to są same, kurwa, kłopoty. Jest to ciężko dostępne, nie masz... Jasne, Kuba, no nic, tylko pytam. Znajdź debila, który będzie chciał tym handlować, wiesz, jak się federalnie tym interesują. Nie ma, kurwa, szans. Kryminalni na kokainę polują, tak? No na pewno, kurwa. Kurwa, gruba akcja. Kryminalni te klimaty, wiesz. Ale spokojnie, wiesz, ja się dobrze wtapam w tłum i nie miałem jeszcze problemów tutaj na mieście z nikim. Nie, słyszałem, że jesteś imigrantem. No imigrantem, no, ale to wiesz, przecież nikomu nie wadzę. Wiadomo, nie, może nielegalnie tutaj nie jestem, ale przecież nie kradnę. Podatku może nie płacę, ale wiesz, no pracuję dorywczo. Wiesz, profesjonaliści nie pytają skąd kto ma towar. Ale że nim nie jestem, więc zapytam, ty skąd masz ten turwa towar? No, ale foczka. Wiesz, po prostu odkupiłem. Odkupiłeś? Tak, z ręki do ręki. A, z rączki do rączki? Jasne, kumam, ja teraz odkupuję od ciebie znowu do rączki. No, coś w tym stylu, tylko ty to pewnie rozprowadzisz. No, może tak, może nie. Dobra, poczekajcie tu chwilę, zaraz będę. Ja tak tutaj, to od ciebie ziomel jakiś, ty? Jasne, nie są srane, co ty, gościu, wyluzuj. Patrzę, czy te śmietniczki coś tam jest, na łączach. To cicho. Ale cieszę, to nie jest wciąż, nie? No ale wiesz, za chęć zakupu to kurwa nie ma przypału. Poza tym jesteśmy userami, wiesz o co chodzi? Używaczami marihuaniny, chcemy sobie tylko przypalić, nie? No przecież my nie będziemy tego sprzedać, wiadomo. Wow, ile tu fajnych dziewuszek stoi. Sympatycznych. Yeah. Idealne miejsce na wymianę, na gangsta wymianę. Dobra, brachu. 3,5 kabla, tak? Ta, to nie, to mało lat się rozlicza, ja biorę na siebie 5 liczek, wiesz o co chodzi. Ktoś idzie. Kurwa, no, aleś wybrał miejscówkę na transakcję. No, to ja ci to wypiorę, kurwa, jutro. I wykrochmalę. Jasne, jasne, a ta Lucy z pod piątki to taka niezła sztyla. Dobra. 70, tak, za sztukę. To ile to będzie w końcu? No czekaj, za te 50, nie? No trzy ile? 3500. I proszę, 1400 ode Trzymaj. Mnie. Teraz pokaż mi towar, pokaż mi towar. Co to jest? Co to jest za cóżko? Jeszcze jedna tamtla. I za 20, 3400, proszę przeliczyć, powinno się zgadzać. 50 w torbie sportowej, nie? Dobra, i kolejna. A temu 20 daję w torbie, ja pierdolę. Tą setkę chyba mi przywiezie samolotem. Kurwa, to ty setę pewnie samolotem, albo tankowcem, kurwa. Jakimś transsyberyjską koleją.
Ale no i jaja, no. Ja nie chcę wiedzieć, jak ty kilo sprowadzasz. Prochem kosmicznym. Dobra, ty, gdzie będzie jest towar? W torbie go nie widzę. A, jest, był w bocznej kieszonce. Nieźle sobie to wykombinowałeś. Stare shorty, kurwa, i buty do biegania i do koszykówki wypychają idealnie torbę. Dodatkowo zapach może odrzucić, kurwa, każdego. Dlatego jaranko jest tu bezpieczne. Masz łeb, brachu. Oj, masz łeb. Ogólnie wszystko się zgadza z tego, co widzę. Towar macie, jeżeli będziecie chcieli jeszcze więcej, to dajcie o sobie znać. Ja mogę... Jasne. Pewnie. Chcecie numer? No ja już mam. No to racja. Dobry Kubuś, witaminowy. Dobra, ty słuchaj, podrzuciłbyś nas na przykład na główny parking, by się podrzucił brachu? Jasne. Malinowy Kubuś z dzióbkiem, żeby się łatwiej piło. Dobra. Wypierdalaj z tą torbą, dobra. Co, załączam tak sobie? Elo, nie, no brachu, to bo powinno być ten usługi. Ten właśnie. Nie, no, kurwa, żartuję, tak. Jezu, prawie się dobrałem. Na ludzi mamy biznesy ze sobą, więc nie będę was naliczał. Idealnie, brachu. No to co, jesteśmy na łączach. Ty słuchaj, napisałbyś do mnie, abyśmy byli na łączach, bo nie mam z tobą kontaktu. Trzymaj, stary, to moja wizytówa. No jeszcze raz. Proszę bardzo. Napisz mi Jesa, jesteśmy na łączach. Jak ci co pisać? LOG. Dobra, jestem szybko. I no zobaczysko, uważaj na siebie, dzięki wielkie. Proszę, nie ma za... Panie LG, jedno pytanko tylko. Czy ten... Pan Montez, może widział pan pana Monteza? Monteza to ja nie widziałem od kilku dni. Szlaje się w mieście, ale chyba w tej bogatszej dzielnicy. No bo klucz, zgubiłem klucz do jego mieszkania. O kurwa, to wiesz co, to musisz z nim pogadać, ja tego dawno nie widziałem. No dobra, lecę do siebie to posortować, uważaj na siebie, do zobaczyska w kontakcie. Powodzenia. Prywiet, Logun, prywiet, kakoje cię. Dima? No i... Da. Dima, słuchaj, właśnie przed chwilą odebrałem temat. 70 za sztukę mi goś policzył. 50 sztuk ile? Kupiłem. 70? 70 za sztukę, tak. To dużo, nie? Ale nie miałem wyjścia, myślałem, że nie odbiera, że coś się stało, że cię zawinęli, kurwa. Nie, a ty po ile masz? Nie. Ja po 60. 60, no to następnym razem biorę od ciebie, tylko nie odbierałeś, kurwa. Wiesz, ten biznes jest tak, że trzeba szybko poprać temat. Da. To jest ten trochę w plecy, 5 stówek, no ale trudno, on się dotkuje. Ale to poszatkować, będziemy na łączach. No da, dobra. No do zobaczyska w kontakcie. To dzwoń. Jaka? Będę dzwonił. Oh yeah. Troszkę kurwa przy no to co można powiedzieć, przeoszczędzimy no. Kurwa mać, no trudno będzie 05 też. Ciężki trap u Oziego Ridera, kurwa, wiesz o co chodzi. Okej, świetnie. Dobra, mam przygotowany temacik, który tu schowam. Teraz wyjazd, LOG wychodzi tylko... Mordzie, jak chcesz kupić ważaka? Całego? O kurwa, co to było? Ważaka czy chcesz kupić? Od LOD, LOD, G, G do LGO. Czy co chcę kupić? No ważaka, kurwa! $125 za ważaka. Ważaka? No ważaka, moja odmiana. No dobra. $125, jak kasę nie zobaczę, to nie zobaczysz towaru. Proszę bardzo. Dzięki, Logun. Siemano. Siema, chcesz kupić ważaka? Pójdę. $125. Ile, kurwa? 120, ej kurwa, chłopa pocieli tam, ty, chłopa pociął typ. $125, ty chłopa dziabnęli, ale jaja. Ja pierdolę. Pokroju typa, ty spierdala z nim, ale jaja. Coś się odpierdala. A co to jest taki temacik? No dobry skun amerykański, no California, Californication. No. $125 i zabawa do rana, naprawdę dobry kurwa skurwysy, no i dobra dorodna topa. Ponad giet kurwa, w sztuce. Ajden masz za większość. Dobra panowie, ja spływam. Za większość nie sprzedaję w hurcie. Od piątki mogę zejść $5 na sztuce. Oh yeah! Ziółka do ziółka, jaskółka. Obczajka, kurak w amerykańskim filmie, ty. Będzie chyba gonitwa, ty, ale się zjechali. Czy celują do niego? Mordeczki. Oh, what the fuck! What the fuck? Oh shit! Ja pierdolę! Stary, jeszcze dzisiaj kupował kajzerki, kurwa, ten chłop koło mnie!
Fuck! Komisarz Rex, komisarz Charlie i komisarz Chaplin goni go całe, można powiedzieć, topowe podziemie policyjne. Dobra, to kupujecie tą jaranie czy nie? Ale ja mam klamę na sobie, kurwa. Moją fundację, kurwa, Logana Cappuccino, do walka przypału z klatową. Walczymy z zapachem, chcemy walczyć z zapachem moczu na klatce schodowej, no. Stawaj się pierdolę, panowie, no, po sztuczce, kurwa, za darmochę, nie? Ja pierdolę w tym Los Santos, kurwa, zawsze afery. A jakiś kontakt przebrał. Ja pierdolę. Trzymajcie, jak ktoś dodzwoni się. Lec, bo klienci się zlecieli. Ale jaja. Niezły, kurwa, Finkel Dunkel. Spadamy stąd. Swaggy boy, zawsze trzeba trzymać swag, rozumiesz? Zajebałem tego Nikona, kurwa, z Lombardu. Jakiś vloger go miał, kurwa. Nagrywał pajac jakieś gotowanie. Jej, co jest? Jak cię zapisać? LOG, kurwa, fotograf. Fotograf. A jak to się pisze? Ty, kurwa, zglebowali go! Ja pierdolę! Nie zawracajcie mi dupy! O, pomocy! Trzymuj się! Ja pierdolę! O kurwa, życie, patrzcie, rozpierdolę! Chains don't need no grease, no oil stains, don't need no scratch. Big ol' AK and my brief is be too clean. Jestem waszym kamerzystą! Siema, masz jakąś brykę, byczku? Stary, sam taksówką jeżdżę. No wiem, bo chodziło mi, czy by mnie podrzucił by mnie ktoś tylko za darmochę pod laki plaka, bo mam na nockę. No w sumie mogę, ale... A strepa mi się nie chce, wiesz, tyrać, kurwa, wiesz, jarzębiny. No dobra. Dzięki, wielkie brachu. Ja odzyskam taksówki, kurwa, bo jest tutaj ten... Odzyskam, dochodzenie. Nie teraz. Ja pierdo... Próbowałem tego tematu, kurwa, ale mnie ujebało. A, kurwa. Kurwa, jestem w ciężkim szoku, co tu się teraz stanęło. O, lipka, wow. Ty, nie masz jakiegoś transportu, żeby się dostać na podlaki plaka? Mam, ale blokują. Nie mam jak wyjechać. Ty, jemu taksówkę zostawili bez powodu, ty. Chcesz trójkę? Nie. O, chyba go odstawili teraz. Do czego tu doszło? To jakieś zamieszanie było ciężkie. Co, nie wiem. Ale twoje pani są... Kurwa, muszę mieć skuter do sprzedaży dragów, no. Do jednej osoby. Kurwa, policja się mnie pyta o te tornado, kurwa, czy wiem, kogo jest. Pojebana. To jest dochodzenie, mówię ci, ten blok jest, to jest blok przypału, no. Tu chuj ludzi ma... To już kolejny raz jakaś awantura jest pod moją klatką schodową, nie? Ja do domu się już boję wracać, bo to nie ma sensu, no. Czuję się to czas winny, chociaż nic nie zrobiłem. Stary, wyprowadź się stąd. Dobra, to pierdolę, lecę do roboty. Trzymajcie się, panowie, jajka. Trzymaj się. A, przecież ja mam tornado. Ale to nie moje, moje schowane w garażu. Ja mam schowane w garażu, to ty mi tu wkręcasz, gościu. Mięsko. Kolejną łamagę. Swoją dupcie, pokaż dupcie. Kurwa, 10 tysięcy na minus. Halo, słucham? Kurwa, awantura, kurwa, 10 tysięcy straciłem, kurwa, kota nie wydymam cię, ani jednego się zaraz wkurwię. Jasne, chciałem tylko powiedzieć, że pod klatką awantura jest. Chuj mi ta awantura opłaci, rób mi zdjęcie i mnie nie wkurwię. Proszę, tylko że to jest, ja mam... może pokażę, dobra, chuj mnie to obchodzi, wiesz, chuj mnie to obchodzi, kurwa. Dobra. Czy masz Olmixa, czy Sonona 3300, czy masz, kurwa, przejściówkę, kurwa, pokaż lepiej te zdjęcie, kurwa, bo dobrze i są lustrzanka, tylko nie mam zapisu. Kurwa, sobie na maila, na maila mogę wysłać, ale nie mam zapisu tutaj. Maila, kurwa, to zapisz, dobra, chuj, mój mail, kurwa. Posłuchaj mnie, podyktuj, kurwa. Chuj cię to obchodzi, małpa lifeinvader.com, kurwa, spierdalam teraz na robotę. Dobra, bierzmy, kurwa, to pochwali. W jakichś wersjach zrobić, może nałożyć coś, czy w tym... No, zrób, kurwa, przejście, kurwa. Węgla, eureka! Spierdalamy z tą. Kurwa mać, okej. Przejście, eureka? Co ten garnuch pierdoli? Pojebane miasto. Zrył mi gość kask. Ale ja już go kojarzę. Biega w tych bokserkach i zastrasza tutaj ludzi. Nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Ale przecież moje było schowane do garażu, no. O kurwa! Kurwa. Nie no. Jak mogą zabrać furę, kurwa? Co ty pierdolisz? Jak mogą zabrać furę, jak zaparkowana jest tam? Normalnie stoi se fura i co, przyjeżdża psiarnia? Bo obok kogoś odjebali i zgarniają furę? Czy to się kurwa w głowie nie mieści? Jak tak można kogoś traktować? Biorą ją na wahacz. No nie, no to jestem 10 koła w plecy. Co ja gadam, 13. Oh,
Fuck. Nadgodziny w Lucky Plaka się szykują. Radku, twoją furę zawinęli. Stary! Jak to zawinęli? Co to kurwa jest dywan, że zawinęli mi furę? Wariacie, no bez jaj. Na jakiej podstawie mogą furę zakosić? Wiesz o co chodzi? Trzeba, wiesz, trzeba mówić, że to za sąsiada, panie, jak można... Czyli co, pod każdym blokiem, jak się stanie awantura, to będą zawijać furę? Nie wiem, stary, ale powiedzieli do mnie, kurwa, że jakiegoś, jakieś tornado, kurwa, jakieś Logana Cappuccino. Naprawdę, pierdoli, kurwa. Pierdoli, oj, oj, poczekaj, tak powiedzieli? Tornado Logana Cappuccino? Tak, policjanci tak powiedzieli? Jakiś... Policjanci? Tak. Fuck, dobra. Dobra, nieważne. Mówili, że nie ma go w bazie, kurwa, ale fura jest na niego. Furę znam, nie ma go w bazie. Dobry! Ja wiem, że nie można palić, już skurzyłem do końca. Lecę robotę, dzisiaj nockę przejmuję. Ta, tych nowych ludzi nie ma niestety. Wiem, że 3 osoby tu sprowadziłem, ale co się z nimi dzieje, kurwa, nie mam pojęcia. Ruszam, ruszam. Siemano, wszystko okej, okay, bracie? Nie chcę ci opchnąć żadnych kurczaków, stary, nic z tych rzeczy. Słuchaj, mam dobre jaranie, dzisiaj pobrałem fajny temat. Może chciałbyś skosztować, co? Pokaż mięsko. No w dobrej cenie ci mogę zrobić, możemy się dogadać. Tylko pytanie, czym jesteś zainteresowany? Mam też 2 sztuki kokosa. Najlepsze RP na Twitchu. Dobra, trzymaj. Co tam się wyprawia? Przepraszam, widziałem, awantura ciężka, spoko. Kurwa! Kobieto! Aparat prawie mi rozjebałaś. To cię wytargam z tego samochodu, śmieciuło jebana. Poczekaj, ja nie straszę, ała. Ja nie gryzę, kurwa, poczekaj. Ajajaj. Jestem cały, nie musisz się martwić. Pytanie, co z tobą? Widzę, że jesteś w rozsypce, może potrzebujesz czegoś, a? Nie ma się co wstydzić, kurwa, wszystko jest pod, kurwa, dostatkiem. Kurwa. Ja bym ci zajebał, tylko straszaka dostałaś. Siemano, może pod koszulek z konopi, akurat się składa, że on cały plecak. Wiem, że nienawidzisz tego shitu, ale ci się przyda. Proszę bardzo. Thanks, boy. No, to gram koki kosztuje 200 dolców. To by się miało sens, czy jaranie jest po 100 około, nie jest po 120. Chyba, że trzeba miejsca znaleźć. Chyba, że trzeba miejsca znać. Siadło, nowe ruchy. Siema szefie, znowu doda cię atakuje w coinach? Jak to się nazywa? Coin Master. Nie wiem, jak jest braku. Na tej, on zawsze na zmianie gra. Zawsze w Coin Mastery se napierdala. Myślisz, że naprawdę doda gra w Coin Master i chce ją spotkać w gierce. Dobra, klienci, wychodzą na osiedle. Elogi musi rzucić się na robotę. Kurka, wona, coś tu się dzieje. Na klatuwie znowu psiarnia jest, ty. O co tu chodzi? Dlaczego cały czas tu podchodzą? Dziewczyny, nie wiecie, o co tu się dzieje? Dlaczego psiarnia podjeżdża? A wy znowu chlejecie wino i nic nie ogarniacie, co? Może wypadłoby coś zmienić w swoim życiu, ha? Kurde, molek. Teraz nic się odzywacie, co? Chcecie się odezwać, co? Myślałem. Czekaj, jedno odchodzi. Jakby coś ukrywała, teraz druga. Ej, ty. O kurwa. Nie chciałem, spokojnie się tylko nastraszyć. Mogłaby mi wypeplać co nieco. Jak jesteś poszukiwany, zawsze skuterek tutaj. Parkujesz szybko. Baba robi ci awanturę, ale ty mówisz, szybko chcesz płacić kasę. Ona się pluje. 1000 wpłata. 5 na koncie, przy sobie ile? 700, tarczy. Zaraz, jak się uda sprzedać. Ile potrzebujesz, czego? Trzymaj. Świetnie, co? Co? Wyślisz mi 8 dolarów. Za to się gapisz? Cicho, pod tym maczetą, gościu, spieprzaj mi stąd. Wykupaj mnie, wydymał na kasę. No nie, 8 dolarów dołożył chłopowi do sztuki, nie? Co to za miejscuwa jest? No, w getcie nie ma co sprzedawać, bo to kurwa są... niewypłacalni ludzie.